Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj polatamy sobie na takiej części Józef Osławia, której jeszcze nie zdążyli deweloperzy zabudować. A warunki do nagrywania są dość ciężkie, bo 15 metrów za aparatem jest dwupasmowa, czterojezdniowa droga. Na górze latają samoloty. A ja sprawdzam, jak to będzie wszystko działać, jak będę mówił do mikrofonu krawatowego gdzieś tutaj. Przypuszczam, że wyjdzie z tego straszliwa tragedia i będę to musiał jeszcze raz w domu nagrać, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam Was na film, później tradycyjnie powiem Wam, co możecie wygrać. Trochę gratów jeszcze mi zostało, przez trochę rozumiem z dwa kartony. Ale póki co zmierzamy według mnie raczej w stronę końca tej serii, czyli rozdaję graty FPV. Ale spoko, Rinoko, w głowie mam już pomysł na dwie kolejne serie. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling. Huh. Ale się kurde spociłem w tych goglach. Mimo że w cieniu, to jednak lato, gogle. Będzie spocony, nie ma to tamto. Jak widzieliście, klątwa ostatniego pakietu tym razem nie zadziałała. Nadal jesteśmy dosłownie tuż obok ulicy. Zaraz tutaj powinien jechać samochód, gdzie trzymam kamerę. Zobaczcie, jak to jest blisko, dosłownie z 15 metrów i dwa pasy w każdą stronę, więc mam nadzieję, że ten mikrofon krawatowy coś da. Chociaż jak teraz nic nie mówię i wychwytuję szum, to chyba nie będzie najlepiej, ale zobaczymy. No tak czy inaczej. Staram się, żeby w te ciepłe dni zawsze po pracy przyjść sobie gdzieś tutaj chwilę polatać. Tam jest ta alejka drzew, którą wcześniej pokazywałem. O, tu jest ta alejka drzew, gdzie wcześniej latałem. Tutaj u góry są te fajne, duże, wysokie drzewa, wokół których też się trochę pokręciliśmy. A dla kontrastu, tutaj są te też wysokie drzewa, ale fajnie wycięte od dołu, nie ma żadnych gałęzi, więc można się troszeczkę tutaj na dole pokręcić. To jest, można powiedzieć, takie moje najbliższe miejsce zaraz koło domu. Mam tutaj dosłownie 2 minuty samochodem i dość regularnie tutaj przychodzę. Raz, że nie pałętają się tutaj ludzie. To znaczy, o kurde, aż krople mi tutaj ciekną. To znaczy, trochę jest ludzi. Przychodzą głównie z psami na spacer. Ale o tej porze, czyli tak 16-17, ciężko tutaj kogoś znaleźć. Albo się pojawiają wcześniej rano, albo po południu, bo jednak tu za tą drogą jest taka polana, gdzie większość ludzi wyprowadza swoje czworonogi. Ja w sumie też. Więc tutaj to przychodzą ludzie na jakiś dalszy spacer, bo tak naprawdę jak się pójdzie tędy prosto, o tutaj, i będzie się ten cały teren chciało obejść, tak ze dwa razy, no to już robi się ładny spacerek. No jak ktoś mieszka jeszcze nie zaraz przy ulicy, tylko tam w dalszej części osiedla, no to można znaleźć po prostu lepsze miejsce, żeby wyprowadzić czworonoga niż tutaj. Zwłaszcza, że po jakichś tam libacjach czy coś jest na ziemi sporo szkła, więc wasz czworonóg może w coś takiego wejść i będzie problem. No ale cóż, wróćmy do kłada. Co to w ogóle jest? O, tak sobie go nagramy. Kubańca. Wstawimy się oko w oko z kładem. O. Myślę, że tak. Co powiecie na takie ujęcie? Ha. No dobra, ujęcie jak ujęcie. Więc jest to Apex 5. Wyrzuciłem te plejty od kamery, bo jak dla mnie są zupełnie bez sensu.
Zastąpiłem je drukami, które zjadają Jello, więc jak dla mnie bomba. Te druki mają dwa otwory na śruby montażowe, bo są to druki pod kamerkę DJI. Ja oczywiście mam też takie dla kamerki od Kadaxa, no ale w tym kładzie tego nie ma, więc nie ma tematu. Co tu jeszcze jest zmienione? Tak naprawdę jest to stokowy Apex. A mój ostatni Apex spłonął, nie wiem, tu może wrzucę ze 2-3 obrazki tego, jak to wyglądało, jaka to była dla mnie dramatyczna chwila, bo w zasadzie skończyłem już szpidować nowego kłada, a tu się okazało, że muszę zbudować kolejnego i tym razem nie będę go pidował przez najbliższe pół miesiąca, miesiąc, wrzucę jakieś stokowe pidy z Betaflighta i zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie. W sumie lata chyba całkiem znośnie, jestem aż zaskoczony, bo no naprawdę nieźle lata, ku mojemu wielkiemu zdumieniu. Co w tym kładzie mamy? Pełen, a przez pełen rozumiem 30x30 mm, mocowanie stack od T-Motora. To jest tak, F7, a ESC to jest Pro 55, dwójeczka. No i tyle z tym radiatorem na górze. Nie wiem dokładnie, jaką to ma nazwę. Oczywiście, tak jak nie wiem, parę osób pewnie widziało, ostatnio T-Motor poleciał według mnie trochę w kulki. Kiedyś najlepsze staki, złego słabym nie powiedział. Teraz, no cóż, chyba też najlepsze staki, ale cała reszta dookoła, tą, którą człowiek jest w stanie spierdzielić, jest no spierdzielona. Przypuszczam, że skoro mi się trafiły zamienione plus z minusem kabelki we wtyczce XT60, to nie będę jedynym szczęśliwcem na całej planecie. Jeśli tak, to niech T-Motor się do mnie odezwie, to zapłacę im, nie wiem, $100 ekstra, jeśli zostałem tak bardzo doceniony. A tak naprawdę to, no cóż, jeśli quality control tego nie wychwyciło, no to oznacza tylko tyle, że nie ma quality control, więc można się wszystkiego spodziewać po tym staku. No ale cóż, bywa. Co ciekawe, ten Air Unit, który tutaj mamy, to jest Air Unit, który był praktycznie wygięty. Tutaj było takie praktycznie wgięcie do połowy. No i okazało się, że w środku jest całkiem spora przestrzeń pomiędzy tymi płytkami, dlatego wszystko przetrwało, lata ok. No też można powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony co do jakości tych Air Unitów, tych cyfr od DJI-a. Całkiem cholernie solidne. A co my tu więcej mamy? Czekam na moje Action 2 z Niemiec. Ma przyjść na początku przyszłego tygodnia. I oczywiście wyląduje z powrotem na kładzie. Natomiast tak. Teraz będzie zabawnie. Zauważyłem, że mam sporo tych silników. To jest T-Motor F60 Pro 4. 1950 kV i je sobie tutaj zamontowałem. Pierwotnie miały być Pro 3 1850 albo 1750 nawet, ale zastanawiałem się, jak dobrze będzie się latało na 1950 i powiem szczerze, że ten quad jest jak racer. Okej, masa większa niż u klasycznego racera, ponad 150 gramów pewnie więcej niż powinno być. Ale lata się świetnie, więc jeśli możecie w kładzie FPV zamontować mocniejsze silniki, to sprawdźcie, czy Wam to będzie odpowiadało. Mi pasuje w opór. Do tego stopnia, że miałem teraz budować sobie drugiego Apexa na 1750 i zastanawiam się, czy to ma sens, czy nie lepiej zrobić sobie na F60 Pro 4 1950, bo lata się naprawdę zarąbiście. A jako, że w tamtym kładzie zapewnie usiądzie Vista, bo z Air Unitem jest problem, żeby gdzieś kupić, a nawet jeśli nie ma, no to nie chcę po prostu już pchać Air Unita, wolę coś lżejszego, bo w sumie w tym Air Unicie od początku była jakaś taka lipa, taki fakapik, że karta SD czasami działała cały dzień latania, 10 baterii przelatałeś i było świetnie, a czasami było tak, że włożyłeś kartę po 10 sekundach w locie, SD card error, no i nic nie nagrywa, więc jeśli to ma tak wyglądać, no to idę w stronę Visty i dziękuję bardzo za Air Unita.
Kamera, no wiadomo, 120 flapsów to musi być. To na pewno pójdę w jakąś pewnie Nebulę Pro na Viście i to powinien być nasz następny układ, który prawdopodobnie będziecie tutaj widzieć. Co ciekawe, te podstawki pod ramiona, nie wiem, co za debil to wymyślił, który wpadł na szatański pomysł, że wydrukuje coś na wypełnieniu rzędu 10%. No przecież to jest 10%, jak to siada na jakimkolwiek betonie, to waży 700 gramów, no to nie ma siły, żeby po kilku takich przysiąściach się tego po prostu nie połamało. No i oczywiście tu jest pięknie już połamane. W sumie ta jakość druku taka byle jaka od początku mi się wydawała, więc prawdopodobnie następnym razem, gdy tego kłada zobaczycie, to będzie miał już moje podkładki pod ramiona. Moje mają wypełnienie ponad 50%, a może i nawet 100% założymy, kto wie, może setki, bo to w sumie różnica na każdym jest po gramie, niby 4 gramy, no ale 4 gramy i się z tym nie bawić, albo zmieniać co jakiś czas, bo pękną i będzie na pewno trzeba to pozmieniać. No nie wiem, zobaczymy. W sumie to ta bateria może nie tyle napuchła, ale jednak trochę czuć, że 1000 mAh dokłada 6S, to jest tak troszeczkę mało. Na 1800 czy tam 1750 to jeszcze dawało jakoś radę, ale tutaj czuję już po chwili, że ja z niego próbuję wycisnąć więcej, ale bateria już limituje i chyba trochę zaczyna puchnąć, więc raczej latanie na takich malutkich tysiączkach 6S na tym kładzie to nie jest dobra praktyka. No zobaczymy jak szybko mi taka bateria siądzie, to znaczy napuchnie. Raczej w powietrzu się nie powinna zapalić, ale no zobaczymy. Więc póki co chyba będę latał na 1200 i na 1350 albo 1300. Co my tu więcej mamy? Bamperek z TPU, który tak naprawdę powinien przyjąć całe uderzenie, gdy lecę kamerką na drzewo i uchronić soczewkę, bo soczewka w tej kamerze od DJI jest wklejana. I ja zrobiłem teraz błąd, bo jak już zbiłem pierwszy raz soczewkę, to wkleiłem ją na polu za pomocą super glue i coś czuję, że kolejna wymiana tej soczewki to będzie po prostu mega dramat. A że nie lubię dramatów, no to po prostu staram się jak najbardziej zabezpieczyć tę kamerkę. Śmigła to są P3, bardzo fajnie na nich się lata, kład lata jakby był przyklejony, tylko za bardzo nie ma do czego być przyklejony, więc jest bardzo, bardzo responsywny i tak naprawdę no, to najlepsze śmigła, na jakich latałem. Zamierzam ich sobie kupić chyba z 15 albo 20 paczek, żeby było do końca roku. Może w przyszłym roku Mr. Steel albo ktokolwiek inny wymyśli coś lepszego, ale na razie jak dla mnie najlepsze śmigła ever. Poza tym, o czym mówiłem, mamy tu jeszcze kondensator. Mamy jeszcze nadajniczek od TBS-a. Z tyłu jest taki uchwyt na antenki do Air Unita oraz trzymający crossfire'a. To jest pełen crossfire, pełna antenka do crossfire'a. Dlaczego? No dlatego, że zawsze się boję, gdy latam na tych takich króciutkich. One są chyba na 1/8 albo na 1/16 fali, że wystarczy kilka drzew, sygnał, mimo tego, że ja cisnę pół wata albo nawet wat, bardzo szybko słabnie i ja po prostu gdzieś spadnę, a ja po prostu lubię latać. Nie mam siły, ochoty łazić, szukać kłada, kombinować, oglądać DVR-ów, bo czasami jest tak, że latacie blisko ulicy i tutaj nawet bazer, jakbyście spadli gdzieś pod płotem, to ciężko będzie, bo jak te samochody tak ciągle jeżdżą, to możecie mieć po prostu problem, żeby usłyszeć, gdzie leży wasz kład. Kurde, ale się dzisiaj nagadałem. Ten mikrofon krawatowy i to, że nie muszę trzymać kamery, robi sporą robotę. Ja już sobie polatałem, pogadałem jakieś głupoty w międzyczasie, więc teraz pytanko, co dzisiaj można wygrać? Dzisiaj do wygrania jest nadajnik, wideo,
Atlat od Holibro, 800 mW, mocowanie 30x30 i co ciekawe, on nadaje rzeczywiście 800 mW, jeden z lepszych VTX-ów, z jakimi kiedykolwiek miałem do czynienia. Jedyną jego wadą, chociaż niektórzy twierdzą, że to nie jest wada, jest to, że jest na złączu MMCX, ale do zestawu dorzucam Wam pigtaila i odpowiednią antenę. Co zrobić, żeby wygrać? Wiadomo, subskrypcja, łapka w górę, zostawiacie komentarz. Jaki komentarz? Piszecie, jakim dronem zaczynaliście swoją przygodę. Nawet jeśli to było coś w stylu Eshin, nie wstydźcie się, każdy od czegoś zaczynał. Ja zaczynałem od takiego dramatycznego składaka, którego kupiłem od jakiegoś gościa z Wrocławia, który absolutnie nigdy nie powinien złożyć niczego co lata, bo tam było wszystko źle. To znaczy, może inaczej, to był stary dron na starych komponentach, poskładany tak se, dlatego zostawiłem go nad morzem. Oczywiście nie z własnej woli, wpadł mi w jakieś zarośla. W tamtym czasie nie było czegoś takiego jak bazer, a nawet gdyby było, to tam w Darłowie przy samej plaży są tak bardzo, bardzo blisko siebie posadzone drzewa. Tworzy się praktycznie taki żywotpłot z drzew i wejść i szukać tego drona mi się po prostu nie chciało. Mimo, że to był mój pierwszy dron, ale no, on nie był wart tego, żeby go po prostu odnaleźć. Anyway, napiszcie, z czym Wy zaczynaliście. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku.